serdecznie na kolejnej lekcji wychowania fizycznego w warunkach domowych. Dzisiaj tematem naszych zajęć będzie koordynacja ruchowa za pomocą piłeczek. Jeśli posiadacie piłeczki do tenisa ziemnego, to się dzisiaj Wam przydadzą. Jeśli takowych nie posiadacie, możecie sobie wykorzystać na przykład skarpetki, pozbijać od taty, pożyczyć, pozbijać w kłębuszki i będziecie mogli spokojnie większość ćwiczeń wykonywać. Może nie wszystkie, bo pokażę też kozłowanie z piłeczkami o podłoże, natomiast skarpetkami ewentualnie tylko wszystkie ćwiczenia w powietrzu, bo wiadomo, że się nie odbiją od podłoża. Uwaga! Zaczynamy najprostsze ćwiczenia. Trzymamy samymi opuszkami piłeczki, prawa ręka i lewa ręka. Podrzucam i łapię. Troszkę wyżej. Prawa, lewa. Ok. Podrzucam prawą, łapię u góry, lewą łapię u góry. Dołem podrzucam, u góry łapię. Hop. I obie na raz. Ok, to samo mogę na podłoże. No, oczywiście tego już z karpetkami nie robicie. Ok, kolejne ćwiczenie. Chowam sobie jedną piłeczkę, zostawiam jedną, podrzucam, plaskam. Mogę sobie podrzucać lewą, podrzucać prawą, podrzucać na przemian, przerzucać z prawej do lewej. Bardzo szybko przypominam, piłeczka nie powinna dotykać śródręcza. To jest istotne, same paluszki pracują. I nadgarstek. Uwaga. Dwie piłeczki z powrotem. Trzymam jedną ręką, podrzucam hop do góry, łapię, przekładam tą piłeczkę do dołu. Hop dookoła. I w drugą stronę. Ok, teraz będzie troszkę trudniej. Podrzucam piłeczkę dwoma rękoma i drugą piłeczkę też dwoma rękoma. Spójrzcie, jak to wygląda. Ok, jeszcze raz. Ok, dwie piłeczki w jednej ręce trzymamy. Podrzucam, staram się zrobić trzy razy kółeczko. Trzy razy piłeczka ma obtoczyć. Raz, dwa i trzy. Ok. Kolejne ćwiczonko już nam będzie bardziej potrzebne do żonglowania, więc musicie już gdzieś tam w pobliżu mieć tą trzecią piłeczkę bądź też skarpetkę. I uwaga, samo żonglowanie rzucam na skos. Muszę się skupić na tych piłeczkach. I uwaga, wykonuję pierwsze ćwiczenie do żonglowania. Prawą rączką rzucam w ten sposób, żeby piłka szła na skos i lewa ręka rzuca na skos. Nie można rzucać za daleko, żeby być w stanie złapać tą piłeczkę. Hop i hop. W takiej kolejności. Hop i hop. No i teraz uwaga. Najtrudniejsza rzecz, dodanie tej trzeciej piłeczki. Zawsze zaczynamy od ręki tej, która posiada dwie piłeczki w ręce i zaczyna pierwsza rzucać ta ręka, czyli w moim przypadku to będzie ręka prawa. Rzucam na lewą stronę, z lewej strony na prawą stronę, z powrotem z prawej na lewą. Przyjrzyjcie się. Hop, hop i hop. Tak to będzie wyglądało. Nie mogę pokazać tego wolniej, bo już muszę zacząć żonglować. Uwaga. Na skos, a ja się skupiam tylko na wypuszczaniu piłeczek, natomiast te ręce na dole łapią mi automatycznie piłeczkę. Pokażę to samo ze skarpetkami. Będziecie śmiało mogli spróbować. To samo. Pamiętajcie, tam gdzie mamy dwie skarpetki zwinięte, w kłębuszki zaczynamy. Hop, 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 hop. I jeszcze raz. Myślę, że na samym początku, jak się będziecie uczyć, skarpetki będą dla Was właściwe, nie zrobicie sobie krzywdy, bo to nie jest ciężkie, nawet jak upadnie, nie będzie hałasowało i przeszkadzało sąsiadom. Ćwiczcie ze mną wychowanie fizyczne Aga Skrzyma-Grzelak. Jak Wam się podoba, dajcie łapkę do góry. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na następne zajęcia.